Wicharniku hot dogi! Do diabła z hot dogami, tu chodzi o nasze życie. Bliżej siebie, robacz. Tak, dobra. Wczorajszy wieczór. Daj z tego mi fotki, prawda? Ubiegłego wieczoru, widząc twoją dobroć i twoją życzliwość, też uświadomiłem sobie coś, co dotyczy mojego małżeństwa. Co? Że nienawidzę mojej żony. Nieprawda! Tak! Nienawidzę jej, jak zarazy. Jak możesz mówić, co? Bo mieszkam z nią pod jednym dachem, a ona nienawidzi mnie. Nie, to nieprawda. Ona cię nie nienawidzi, a w tobie jest za dużo miłości, żebyś mógł kogokolwiek nienawidzić. W tobie jest za dużo miłości, żeby mogła pozostać nieodwzajemniona. Pozwól mi ją odwzajemnić. A co z Howardem? Howard miał już swoją szansę i ją zmarnował. Jak długo byliście małżeństwem? No, a jak długo czułaś, że cię kocham? Miesiąc miodowy był nawet miły. A gdzie byliście? Honolulu. Stosunki między nami układają się poprawnie poza kontynentem europejskim. Wiem, co zrobimy. Ty? Ja? Honolulu? Tahiti! Grace! Tahiti, wodospady, huczące morze, chłodne laguny. Ty z kwiatami we włosach, w sarongu, przynosisz mi do hamaka koktajle, pina colada, mały domek kryty strzechą miłość. Grace, Grace, mam 54 lata i nigdy już nie spotkam kogoś takiego jak ty. Spłaciłem już swoje zobowiązania wobec Moniki i Alena. Teraz nadszedł mój czas, Grace. Zabieram cię na Tahiti. A jeżeli to tylko seks? Seks? Tylko seks? Dlaczego mówisz, że połączył nas tylko seks? Co nas połączyło? No seks. Ale to nie był tylko seks. No nie wiem. No ale co tu trzeba wiedzieć, Grace? Coś się pali, Grace. Jeżeli pozwolisz mi wyjść teraz z tego domu z niczym, nie zobaczysz mnie już. Ale jeżeli umówisz się ze mną na lotnisku, co to się pali? Hot dogi! Dobra. Wystarczy.